Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Rise of the Tomb Raider. Ja już nie mogłem się doczekać, bo ta gra tak dobre wrażenie mi zrobiła w poprzednim odcinku, że po prostu tego samego dnia jeszcze nagrywam właśnie następny odcinek. Naprawdę zaskoczyło mnie to, że są takie rzeczy jak na przykład wytrych do otwierania drzwi i misje poboczne, czego w ogóle się nie spodziewałem i nie było w Tomb Raiderach. Zrobiłaś to? Zniszczyłaś nadajniki? Nie znalazłam ich wszystkich, ale Znowu się zrobię to. czepia. Momencik. Trochę poeksploruję. Jest naprawdę fajne te wszystkie rzeczy, które dodali do Tomb Raidera. Tu nic nie ma. Tylko tutaj jest. Udało mi się przeniknąć w szeregi wroga i dowiedziałem się, że przybyli w poszukiwaniu bogatych złóż naturalnych. Wydaje się, że nie wiedzą nic o tajemnicy, którą chronimy. Robotnicy, którzy budują żelazną drogę, sami są więźniami, niewolnikami Armii Czerwonej. Potężne maszyny poruszają się teraz po żelaznej drodze, przywożąc kolejnych niewolników, żywność i inne materiały potrzebne do zbudowania niewielkiego miasta. Czas wracać do mojego ludu, byśmy mogli zaplanować atak. Jeśli uda nam się zadać intruzom poważne straty, zanim dotrą do góry, być może poddadzą się i wycofają. Nadzieja matką głupich, zawsze można, ale zawsze można mieć tę nadzieję. Sprawdźmy, co to są te, jak to wzmacniacze sygnału, on mówił, tak? Co tam trzeba robić? Chociaż sam mógłby też się trochę ruszyć, zamiast stać tam po prostu. Aha, to taki zbiornik, od razu wchodzi do środka. Dobra. Tam chyba jeszcze nie chce iść. Coś tu na dole chyba jeszcze było. Tam bym poszedł. Tu tego jest i jest. Ciągle zapominam używać tego kontrol, żeby dobrze wylądować. A, tu też można tak przejść, więc nie ma problemu. A i tu. W pobliżu. Patrz będzie do tego, dobra. Czytamy. Byliśmy głupcami. Nieostrożnymi, zuchwałymi głupcami. Myśleliśmy, że zdołamy powstrzymać czerwonoarmistów, ale przewyższają nas liczebnie, mają lepszą broń i nieprzerwanie przysyłają tu kolejnych ludzi. Wielu z nas trafiło do niewoli, nie wyłączając mnie. Zmuszano nas do pracy w kopalniach we wnętrzu naszej własnej góry. Odkrycie naszej tajemnicy jest teraz tylko kwestią czasu. Gdy to nastąpi, musimy być przygotowani. Dobrze, włączmy mapę. A, grobowiec tutaj jest, dobra. Tyle tych miejsc jest, które można sprawdzić, że nie wiesz od czego zacząć. Tego jeszcze mam chyba, tak. Tu jest grota.
ciekawe miejsce. Co to za jak to jest pokazane tutaj? Legendy map. Wejście do krypty. Aha. Więc kryptę znalazłem. Tam jest chyba coś do przeczytania. A nie, to rozkrywa. Materiały wybuchowe robić. Więc pieniążki. Znaczy monet. Nie wiedziałem, że po prostu tak zejdzie. Tam przejście jest, to jest. Jak głęboko tu się trzeba. Dobra. Coś widzimy już. Damian, budowniczy proroka. Tyle? Tu woda, o Jezu, ile tego jest? Sama krypta jest wielka. Co, przyszedłem do jakiejś nowej lokacji, czy jestem po prostu pod spodem? Nie, raczej pod spodem jestem. Dobra, sprawdźmy. Co jest w wodzie? Ale raczej nic. Nie wiem też, ile czasu może pod wodą być. A tu jest coś pod wodą. Nie, to jest nad wodą. Dobra. Funkcja jest, ale do niczego. Jeszcze. Do budowy miasta nie wystarczają plany. Przedsięwzięcie to wymaga materiału oraz kogoś, kto zna się na budowie. Damian był tą osobą. Mówiono, że potrafi wypiec cegłę, dysponując jedynie garstką ziemi i krzesiwem. Mawiano, że jego talent pochodził od Boga. To jego ręka zamieniła wizję architektki w rzeczywistość. Raczej by pokazało, gdyby coś było pod wodą, ale tam widzę, że można przepłynąć. Coś tu będzie, czy to jest po prostu drugie przejście? Nie, to jest tylko alternatywne przejście chyba. Zamiast tam wskakiwać, to można po prostu tutaj przejść. O, tutaj mamy. Nie no, serio? Czy ona zawsze musi tak spadać? Nie możesz się złapać za to? W innych grach znowu wkurzała tym, że za wszystko się łapała. Starożytnego łuku. Okej.
Znaczy się dobrze, że to znalazłem. Da się tu przejść? Da się. W drugą stronę już chyba to nie działa. Trochę to głupie, ale... Niech im będzie. Idziemy z powrotem. Ale pierwsze wezmę to. Dobra, zobaczmy tą mapę. Tutaj coś mamy. A, to wyzwanie. W ciemności. Zbadano jedno z pięciu jaskiń. A co to za wyzwanie? O co chodzi? No bo tu pokazują ten punkt, ale... Nie rozumiem. Aha, tu coś jest? Nie, nie przechodź. A tu też coś pisze. Okej, okay, to jest jakby... No ale co ja mam z tym zrobić? Żeby to odczytać, jakby... Okej... Okay. Chyba, że muszę wejść na jakiś głaz, żeby być bliżej, czy coś? Nie wiem. Nie znam się. No dobra. Nade mną coś chyba jest, nie wiem. Jeszcze raz spróbuję coś zrobić z tym napisem. Sprawdzimy. No bo tak. Nic nie da, że strzelę. Z tego też nie. Ale jednak coś jest. Idziemy z powrotem. Co tu sprawdzić? Pierwsze może to tutaj. Chociaż nie wiem, czy tu się da... A, da się. To na górze. A nie, to idę na górę gdzieś. A my musimy iść tam. A nie, to dobrze. Niech będzie. Mamy kilka piór. A to jest tam, żeby tam przejść. Ja wracam się, tak? Czy nie? Nie. No, sprawdźmy ten łuk, bo coś mi tutaj... Aha, bo to jest jedna część z czterech. Żeby nowy zrobić, dobra. Ja myślę, że ten czekan trzeba ulepszyć, żeby gdziekolwiek dojść, więc ja po prostu to użyję. Bo inaczej by mi to nie pokazywało. Kurczowo, żeby to użyć. Dobra, dobra, mi to nic jeszcze nie mówi. Fuck. Aha. Można tu wejść, ale tu nic nie ma, tak? Czy jednak? Po prostu jesteśmy u kogoś w mieszkaniu chyba.
Dobra, to byliśmy tam teraz może. Sprawdźmy. Coś tu widziałem jakby... nie wiem, czy to jest bezpieczne, więc ja po prostu wejdę z powrotem. Dobra, i teraz będzie bezpieczniej. Dobra, tych piór mam już dużo. Tu ciężarówka sobie stoi. To jest chyba, żeby zejść. Dobra. Tam są wilki. Nie wiem, czy mnie będą chcieli zabić, więc od razu... Oj! Gdzie on? Uciekli. Dobra, więc można ich też wystraszyć. O, tu widać ich ślady. Polowanie, zabijaj i uprawiaj zwierzęta. Opcjonalny grobowiec. Oni tam weszli. Wilki. Tam jest totem, ale ten totem później zrobię. Pierwszy wyjdziemy tutaj. Ja może wezmę pistolet. Będzie mi łatwiej ich... No, co ty robisz? Tylko się pochyliła, od razu pistolet schowała. Wyzwania w ciemności. Aha. Dobra, tu nic nie widzę. Oj, ta muzyka mnie... Nie wiem, ile tego można zebrać, tych materiałów wybuchowych. Tego mam i mam. Chociaż pojedyncze jakby pokazuje to, więc... Kurczę, no. Tam leży sobie. Wilczek. Ty żyjesz. Tam ich jest więcej? On uciekł. Coś świeci. Albo to jest bug tekstury, czy coś. Nie no, ja nie mogę się skupić, jak tego wszystkiego tutaj jest. Nie wiesz, co masz robić. Tu się wracam. Tu już nic innego nie ma? Krzesełko. No dobra, nie ma tu nic, to mogę sobie wracać. Nie, myślałem, że coś ważnego tutaj będzie. Jednak to jest taka grota, którego też każą przeszukać. Znowu wilka słyszałem.
Aha. I teraz. Ja już sam nie wiem, co mam robić. Dobra. Jakie opcje na... No tak, ten... Ciągle mi o nim przypominają. Może w tym odcinku jeszcze zrobię ten grobowiec, ale chcę tutaj jeszcze poeksplorować więcej, bo serio tego jest mnóstwo. Sprężyna? Do czegoś mi będzie potrzebna? Dobra. O, jest. Użyłem tego. Przejdziemy przez most. To jest chyba ten grobowiec, chociaż to jest ten totem jeszcze, który chciałem przeczytać. To z pewnością rosyjski. Oznaczono tu jakieś pobliskie miejsce, ale nie bardzo wiem, o co dokładnie chodzi. Jeszcze chyba coś trzeba by było przeczytać, żeby można było to dobrze przetłumaczyć. Tylko gdzie ten grobowiec teraz? Jest też pełne. Ten grobowiec jest tam. Czajnik? Tu ktoś jest? A to ten, tu kurtka wisi. Ja myślałem, że ktoś tu jest. Tam jest grobowiec chyba. Ale te wilki tutaj są. Może jej nie będę przeszkadzał. Oj. Chcieli, to mają. Ciągle się uczę z tego łuku strzelać, ale już widzę, że lepiej mi to wychodzi jakoś. Oj, tej skóry i skóry będę miał teraz. Może wytworzę sobie też. Nie wiem, czy to, co to jest. Słyszę jakieś blblbl. To trzeba brać? Nie. No znowu? No, grzyby będą mi potrzebne teraz, jak ja będę ciągle ich musiał zatruwać. Już tak wyszło. Nie, takich mam za dużo. O, mapa. To mi się przyda. Oj, przyda. Więc raczej wszystko znalazłem. Do tej pory tego nie mogę jeszcze wziąć. A tu jeszcze to dojdzie jeszcze do tego. Dobra. Kończmy grobowiec. Aha, to i tyle będzie chyba. To tylko tyle, że trzeba było tą mapę tutaj chyba znaleźć. Poza tym nic. Ale to bardzo mi pomoże właśnie w eksploracji. Niech będzie. Dobra, niech mi teraz... Co to za anteny są teraz?
Będę musiał wejść na ten budynek i to sprawdzić. Tylko jak tu wejść teraz? Opcjonalny grobowiec wysłania w pobliżu. To jeszcze tego grobowca nie zrobiłem? Nie wiem. Myślałem, że ten grobowiec to był. No nie, przecież tam grobowca nie było. Dobra. Co tutaj mamy? Jakąś rzecz? Tego już dawno nie było. Zdjęcie rodzinne. Jest rosyjskie, z późnych lat 50. XX wieku. Może jedna z tych osób była tutaj więźniem. Coś tu jest napisane. Pamiętaj. Co? A wejście na górę? Gdzie to tak naprawdę jest? Czyli w dobrą stronę idę. No gdzieś tam. To jest to? Tak. To jest to. Wzmacniacze sygnałów radiowych. Zainstalowali je na pewno ludzie Trójki. To już jest jeden. Dobrze już to mieć. Nie no, zrobię ten grobowiec, no bo ja chcę go zrobić jeszcze w tym odcinku, ale nie mogę go kompletnie znaleźć. Jest tutaj pode mną. Chyba, że wejście jest inne po prostu. Tylko, że tam trzeba iść, a tam można jeszcze poeksplorować. Dobra, chyba wiem, gdzie jest ten grobowiec. Te oznaczenia nie są po rosyjsku. Może to ostrzeżenie? Mamy swój grobowiec. To coś było? To jest. A, już mam pełne. Dobra. Więc tego już nie będę szukał. Tam jest jakiś... jakiś napis, więc to mi się przyda, żeby rozszyfrować tamten totem. Fajnie. Prorok był prześladowany. A wraz z nim jego wyznawcy. O, a to grecki. Ja rosyjski chyba potrzebuję. Zdaje się, że opuszczono to miejsce w pośpiechu. Czyżby Sowieci coś tam znaleźli? Czy jest słyszy wodospad? Tam na dole jest woda. Słyszę, że jest jej sporo. A, to tylko taki... taka luka. Ja myślałem, że więcej. Moneta z wizerunkiem miasta wybita w złocie. A tutaj widać proroka. Prawdopodobnie była to oficjalna waluta Kitierzu. Dobra, żeby tam tego nie spaść. Rozpęd. Ojojojoj. Cię przestraszyłem. Jeszcze raz. Teraz tych skrzyni jest pełno. Ikona z wizerunkiem proroka odlana ze złota.
Tutejsi metaloplastycy zaczęli pracować nad własnym stylem, ale nadal widać tu wpływy rękodzieła bizantyjskiego. Dobrze. Tu coś jest? Czekaj, jak to? Ja mam wejść do tej wody? Tu jest jakaś turbina? Aha, tą wodę chyba trzeba będzie stąd wypompować, powiedzmy, bo widzę, że tam trzeba będzie zejść, albo wejść z powrotem. Się wracam, nie? Czy to już inne miejsce? Jezu. I dobra. Spróbujmy. Inne miejsce jest. Tu jest ten wodospad, trzeba będzie go chyba zatrzymać. Jakoś. Dobrze słyszałem, że tu jest woda i wodospad. No nie, tu się wracam. To źle. Się tam wejść z powrotem? Nie. Nie! Co ty zrobiłaś? Się nie puszczałem, nic nie robiłem, tylko po prostu w dół wciskałem. Oj, serio, Laro. Ej. Co? To na pewno część tej instalacji. Nie zauważyłem tego. No to do dzieła. O. Nie podoba mi się to. Czekajcie. Dobra. Tam coś jest. Jakby mi zabrakło, tak? Odkryto nowy obóz. No. Ekwipunek. Wyposażenie. Co my tu mamy? Możemy coś już rozrobić. Torba na ramieniu. Na ramię. Mała torba, która umożliwia zabranie większej liczby przedmiotów. To może być naprawdę przydatne, chociaż tutaj. To karabinu, którego nie mam. To jest ogólnie naboi. Do strzelby, więc jej nie potrzebuję też. Tutaj potrzebowałbym, chociaż tutaj mam tego jeszcze pewnie, więc dobra. Te ekskluzywny, jak to było? Co tu można dodać? Wydrążony kurek. Nie, jeszcze nic nie będę robił. Nie wiem, kiedy dostanę tą nową broń, ale naprawdę nie chce mi się wydawać tych wszystkich. Woda wszystko niszczy. Za kilkadziesiąt lat niewiele zostanie. Tych wszystkich rzeczy, żeby zrobić. To zbiornik.
Ile mi to potrwa? Nie, dobra, ja zostawię to na następny odcinek, tak żebyście chcieli, nie wiem, mieli na co czekać, powiedzmy, no. Właśnie z takim pięknym widokiem was opuszczę i mam nadzieję, że wam się naprawdę to podoba. Piszcie komentarze, co się podoba, a co nie, na przykład. I po prostu widzimy się w następnym odcinku. Cześć!